Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu zobaczycie kilka ujęć ze zrywki Elkatem. Minus 13, ale odpalił w miarę bez problemu. Odczuwalne około minus 20, 20. Filmiki Wam się podobają, chcecie ich więcej, no to dajcie o tym znać w komentarzu. Zabieramy się do roboty. Tutaj nie wiem, widzę raz, dwa, trzy, cztery drzewa i jakieś kawałki mi zostały i chyba później przejedziemy tam niżej. Jak widzicie, śniegu po kolana, nie za łatwo się chodzi z liną, wszystkie gałęzie wystają, no i ciężko to wygląda. Do tego, tak jak mówiłem, jest minus 13, odczuwalne minus 20, no ale nie było czasu założyć szyb i tutaj osłony z tyłu kraty. Także powiem Wam, że z rana jest tak dość rzeźko. A tak do trzech zaciągniętych ładunków Elkat się rozgrzewa, bije ciepło od silnika, od skrzyni. Zbiornik z tyłu też jest gorący, także w środku jest przyjemnie, trzeba się rozgrzać. Olej zimny, także jest trochę opór. Dobra, pomału idzie pierwszy ładunek. No, sami widzicie, ile śniegu napadało. Po paru razach no przyjemnie jest w dłonie, jak trzeba tak odśnieżyć. Tutaj no łańcuchy rzuciłem, trzeba uważać, bo jak się wrzuci łańcuchy, sam łańcuch, to potem go nie da się znaleźć. No a nasza aktualna praca dzisiaj wygląda tak, że ja wyciągam tutaj stąd wszystko, co znajdę. Podciągam to do asfaltu, czyli jakieś 100 metrów, także miód. Rzadko kiedy zdarza nam się taka pozycja. A tam gumisz manipuluje, no i nowy zrywkacz traktorem przeciąga tarteczki na mygłę. Także powiem Wam, że idzie to fajnie. Z takich wiadomości powiem Wam, że leśniczy nas poinformował, że z 21 odebranych tartaczek d'Aglezji wyszło 55 kubików. Także możecie sobie wyobrazić, jakie te sztuki były grube. Kurczę, nie mam długiego łańcucha. Nie, mam długi łańcuch. Dobra. O Boże, nie mogę go objąć. Parę osób też się dziwiło, jakim cudem da się linę 16 urwać. To jest 16 w Elkacie. No i samej liny nienaruszonej, no to, no trzeba to zrobić umiejętnie, żeby urwać. Ale widzicie, co się dzieje na końcu.
Nie wiem, czy teraz to kamerka pokazuje. Na końcu od zamków robią się takie zadziory, no i po prostu końcówka zazwyczaj pęka. Jest ciężki ładunek, to końcówka potrafi szczelić. Dzięki za oglądanie. Dzisiejszy film trochę krótszy niż zwykle. Jeśli się Wam podobał, dajcie o tym znać. Już w kolejnych materiałach zobaczycie ujęcia ze zrywki z innej powierzchni. Wypadł po prostu. Awarie, no i trochę przyczepy. Do usłyszenia.